Witam wszystkich zebranych. Dzisiaj będziemy mówić o Bożym darze. Z łaski zbawieni jesteśmy przez wiarę. Efezjan, rozdział 2, werset 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży dar. Jesteśmy z łaski zbawieni przez wiarę. Boży dar. Jesteśmy za darmo zbawieni. Nie możemy sobie zasłużyć na zbawienie ani pielgrzymkami, ani uczynkami, ani umartwieniami. Efezjan 2, werset 9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Bóg nas tak bardzo umiłował, że gdy upadliśmy w grzechu, Pan Bóg nas wyratował w Jezusie Chrystusie i poprzez łaskę zbawieni jesteśmy. Efezjan, rozdział 2, werset 4, 5. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteśmy. Bóg nas tak umiłował, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w niej wierzy, zbawion był. Jana, rozdział 3, werset 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niej wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg posłał Syna na świat, aby poprzez Syna świat zbawiony był. Jana, rozdział 3, werset 17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat przez Niego zbawiony był. Bóg, Pan Jezus jest sprawcą naszego zbawienia. Hebrajczyków 5, werset 9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Jesteśmy zbawieni nie złotem, nie srebrem, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. 1 Piotra, rozdział 1, werset 18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrnymi albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego, nieskalanego. I w Bogu jest wiara, w Bogu jest nadzieja. 1 Piotra, rozdział 1, werset 21. Którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych, dał nam Mu chwałę, także wiarą, wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Albowiem my jesteśmy narodem wybranym, kapłaństwem królewskim, narodem świętym, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności, a ciemnością są grzechy, do światłości, a światłością jest Bóg, pełen miłości i światłości. 1 Piotra, rozdział 2, werset 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym przez krew Jezusa Chrystusa, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności dla cudownej swojej światłości. Powinniśmy wzrastać w łasce, powinniśmy poznawać Pana Boga i Jezusa Chrystusa.
2 Piotra, rozdział 3, werset 18. Zrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot wieczny mamy w Jezusie Chrystusie. Pierwszy Jana, rozdział 5, werset 11. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest Synu Bożym. Jeżeli mamy Jezusa Chrystusa, mamy żywot wieczny, mamy życie wieczne. Pierwszy Jana, rozdział 5, werset 12. Werset 12 i 13. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Efezjan, rozdział 1, werset 3 do 14. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem w niebios, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego z miłości. Kto nas ubłogosławił? Pan Bóg. Czym nas ubłogosławił? Ubłogosławił nam wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Kim nas ubłogosławił? W Chrystusie. Po co nas wybrał przed założeniem świata? Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Przeznaczył nas do czego? Do synostwa przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Według czego? Według upodobania woli swojej. Po co nas wybrał? Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. Obdarzył nas tą łaską w kim? W umiłowanym, czyli w Jezusie Chrystusie. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. W Bogu mamy odkupienie przez to, przez krew Bożą. I bogactwem łaski nas ubogacił w jakiej formie? W formie wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. Na czym polegała tajemnica Boża? Aby połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. W kim żeby połączyć? W Chrystusie, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Po co to wszystko jest robione? Abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały Bożej. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Kim jesteśmy zapieczętowani? Zapieczętowani jesteśmy obiecanym Duchem Świętym. Kto jest zapieczętowany?
my, którzy usłyszeliśmy słowo prawdy. Kto jest rękojmą dziedzictwa naszego? Jest Duch Święty. Dokąd jest rękojmą dziedzictwa naszego Duch Święty? Aż nastąpi odkupienie własności Bożej. I wszystko dlaczego to jest? Ku uwielbieniu chwały Bożej. Uchwyćmy się Jezusa Chrystusa i z Nim postępujmy, z Nim miejmy społeczność Bożą i w miłości spełniajmy dobre uczynki, albowiem jesteśmy do dobrych uczynków powołani. Efezjan, rozdział 2, werset 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w Nim chodzili. Jeżeli znamy Boga, to przykazania Jego spełniamy. 1 Jana, rozdział 2, werset 3-4. A z tego wiemy, że znamy Go, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Jeżeli mamy Jezusa Chrystusa, to postępujemy tak jak Jezus Chrystus. 1 Jana, rozdział 2, werset 6. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Jeżeli zachowujemy Słowo Boże, jeżeli zachowujemy całe przykazania Boże, to mamy miłość Boga w sobie. Pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 5. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Świat przemija, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. 1 Jana, rozdział 2, werset 17. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Jeżeli miłujemy Boga, to przestrzegamy przykazań Bożych, przestrzegamy dekalogu Bożego. 1 Jana, rozdział 5, werset 2 i 3. Potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Boga, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Wiara bez uczynków martwa jest. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, ale powinniśmy w miłości wypełniać uczynki, dobre uczynki. Z miłości do Boga powinniśmy wypełniać dobre uczynki. Jakuba, rozdział 2, werset 14-17. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Zbawienie jest darem łaski Bożej, przyjmowanym w wierze i dokonuje się nie przez uczynki prawa, lecz przez wiarę w zasługi zbawcze Chrystusa. Wyrazem jednak wiary muszą być dobre uczynki, gdyż wiara bez uczynków martwa jest. Dobrych uczynków jednakże nie powinno się traktować jako zasługi na zbawienie, lecz jako dowody wiary oraz wyrazy wdzięczności i miłości za zbawienie i łaskę Bożą. Z uczynków prawa nikt nie będzie zbawiony, gdyż uczynki te są niewystarczające w
przeciwieństwie do w pełni zadośćuczynnych zasług Chrystusa. Ale też nikt nie będzie zbawiony bez uczynków, jako dowodów wiary, miłości i wdzięczności wobec Boga za Jego dary zbawcze. Niewłaściwe są zatem wszelkie skrajne poglądy, na przykład zbawienie bez uczynków. Uczynki są konieczne, jednakże nie jako zasługi, ale dowody wiary. Cytaty są te przytoczone z homiletyki współczesnej profesora doktora Zachariasza Łyką. Módlmy się. Panie Boże, pozwól, abyśmy byli zbawieni z łaski przez wiarę, abyśmy w miłości wypełniali zasługi, wypełniali dobre uczynki dla dobra bliźnich i ku chwale Bożej. Efezjan 3, werset 3, rozdział 3, werset 20-21. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Boże, bądź nam pasterzem. Psalm 23, werset 1. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Boże nasz, bądź nam na wieki pasterzem, wiedź nas do nieba i nami rządź. Pomóc nam nieść każdej potrzebie, osłaniaj przed zakusami szatana i złem. Tyś zdrojem Bożych łask, źródłem radości i pociechy, szczec nas Boże, Królu Wszechświata, odpuść nam nasze grzechy. Owieczki my Twoje, Boże, paść nas na kwiecistej łące, otaczaj nas swą Bożą opieką i prowadź nas do niebiańskich błoń. Nasz Zbawicielu, przy Tobie będziemy stać, boś Ty na zawsze swe życie za nas dał. Weź, Panie, nasze dusze i oczyś je sam, ubogać nasze serca miłością swą. Amen. Dziękuję.